Cześć, witajcie na kanale Remo Testuje. Dzisiaj drugi dzień. Wczoraj wam pokazywałem, w poprzednim filmie wam pokazywałem to mrowisko, mrówki. Jak dobrze wiecie, zwierząt nie należy zabijać. Są to po prostu zwierzęta, więc ja Remo je nakarmiłem. Nakarmiłem je brosem. Kupiłem im taki biały proszek. Nie wiem, czy lubią wciągać nosem, ale się okaże, czy im to będzie smakować. I oczywiście, jakby im się pić chciało, bo wiecie, to zima jest, może się im chcieć pić. Kupiłem im do picia taki bros dedykowany do mrówek, dla mrówek. Mam nadzieję, że będzie im smakować. Tego jeszcze nie używałem. Użyłem ten biały proszek, jak widać. Rozsypałem tutaj. No i zobaczymy za chwilę, czy te nasze mrówki będą dalej żyły, czy nie będą żyły. Przy okazji taki test, taki pakiet, można powiedzieć, na mrówki. Dostępny generalnie w spożywczaku tutaj za rogiem. Więc daleko nie trzeba było je chodzić, jeździć, szukać. Tak to tu wygląda. Także moje kochane mrówki śniadanie zaliczyły. A ja się biorę teraz tutaj w tym miejscu gdzieś. Zrobimy dziurę w dół i zobaczymy, co się tam kryje pod spodem. Także zapraszam do oglądania i zobaczymy, co będzie pod spodem. Pozdro. I za co mrówka taka ma sobie kupić lizaka? Lub pójść na seans do kina? Pieniędzy nie dostaje. Ma jechać na gapę tramwajem? Za trud swój mrówki nie otrzymały złotówki. To się nie mieści w głowie, by takie mrówek mrowie żyło w okropnej nędzy zupełnie bez pieniędzy. Skrywkę musiałem zasypać, bo musiałem przejechać tym piecem. Aczkolwiek wygląda nam tak, że jest 7 cm wylewki. Później jest jeszcze drugie 7 cm wylewki, 6 chyba cm wylewki i 3 warstwy styropianu dwójki i czarna folia pod spodem, więc tu nie ma żadnego drewna. Aczkolwiek myślę, że te 7 cm, co tu jest wylewki, do tej jakby drugiej wylewki, czyli takiej samej, jak jest tam w kuchni, to na pewno skuje, żeby to się tu trochę wyrównało to przejście. Wanną już też tam przejechałem. Tych schodów chyba raczej na razie nie będę usuwał. Skonsultowałem temat mrówek jeszcze z rzeczoznawcą. Mówi, że prawdopodobnie mrówki będą z tych drewnianych ścian wychodziły, gdzieś tam będą miały te gniazda. Więc rozkładam tutaj światło. Skuwam te płytki i zobaczę, co tam się będzie działo. A was zapraszam dalej do oglądania.
Tak, a więc znalazłem imperium tutaj tych mrówek. Patrzcie sobie, ile tu ich jest. Wszystko białe. Patrzcie. Te białe to są jajka. Mega. Patrzcie. Dlatego muszę je tu szybko potraktować. Dam im jeszcze proszek. Proszek się skończył, ale jak on podziała, to będę musiał kupić wiadro tego, żeby to wybić. Nie będziemy widzieć, co tu się dzieje, ale wygląda to tak nieciekawie. Nie ruszają się. Zobaczymy. Więc tak jak widzieliście, spryskałem to tym na mrówki Bros 07 na mrówki. No i na razie leżą i się nie ruszają. Zobaczymy, jak długo i w ogóle czy to pomoże, czy nie pomoże i tak dalej. No i ja lecę dalej z tym kuciem. Tam proszkiem jeszcze posypałem trochę. Zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego mi się uda znaleźć. Szczerze mówiąc, wolałbym już więcej nic nie znaleźć, no ale takie życie, że czasami różne rzeczy się wynajduje. Więc lecimy z tematem.
Och, troszkę się zdyszałem. Tak, skułem wszystkie płytki. Wszystkie, całą podłogę w tej sieni. Pięknie jest skute. Tutaj schody podniosłem sobie na pisierze. O, na ścisku, takim malutkim. Są w górze. Co do mrówek, mrówki występują tylko tutaj. Czyli z tego, co rozmawiałem z rzeczoznawcą, one się biorą z drzewa, z wilgoci, z pleśni, z grzybów. A więc najprawdopodobniej, z racji tego, że tutaj jest ich najwięcej przy tej ścianie,